witajcie, właśnie przed chwilą otworzyłam właśnie tego ogierka. Jestem z niego mega zadowolona. I tak, to jest ogier fryzyjski z roku 2010. To był ostatni koń na Oelixie, bo był taki właśnie ten sam ogier. Był on za 45 zł aż. I sprzedawała go bardzo taka niemiła pani, w ogóle obrażała i tak dalej. Ci, co są na grupie, na Messengerze, to wiedzą. I tak, ja sobie szukam na Allegro jeszcze, ale nie ma. Wszystkie ogłoszenia są niedostępne. Ale napisałam w OLX Konślejch i było takie ogłoszenie z 10 koni stajnie i parę jeźdźców za 300. I tam był właśnie ten koń. I poprosiłam mamę, żeby napisała tam do tej pani, czy dałoby się kupić właśnie jednego konia tego. No i mama napisała tam. I nawet nie wiem, czy nie minęło 10 minut, to ta pani od razu odpisała, czy o tego właśnie chodzi. I właśnie zakupiłam tego konika, dostałam go od dziadków i dosyć tanio, jak na stary wycofany model, za 30 zł. I tak, ten model będzie się u mnie nazywać Wicher. Bardzo go chciałam, jak byłam mała i teraz też go chciałam. On jest bardzo ładny. Jest ogierkiem fryzyjskim i teraz mam już dwa ogiery fryzyjskie. To jest Prince, a to jest właśnie on. Moim zdaniem ten jest ładniejszy. A ten Prince się patrzy w ogóle w nie wiem jakąś stronę. Nie ma wypięty zad, ale to już nie krytykuję go, bo i tak jest ładny i to był jeden z moich ulubionych koni. Nadal jest. Bardzo go lubię. Kurczę. A wiecie, co myślała moja mama? Że ta klacz to ten sam koń, co właśnie ten. Nie wiem, czy są tacy podobni, ale no moim zdaniem nie za bardzo. Chodziło jej pewnie o tą grzywę, bo ta pani wysłała od tyłu zdjęcie. I patrzcie, te grzywy są bardzo podobne i dlatego mama myślała, że to te same konie, ale już no. I jestem z niego mega zadowolona. Jak widzicie, ma bardzo duże kopytka. Jest wyprodukowany w Niemczech, jest z roku 2010, ma bardzo ładny ogon i grzywkę. Nie widać w ogóle zarysowań jak na używanego konia, który był kupiony w roku chyba 2011, z tego co wiem. I bardzo mi się ten koń podoba, będzie się u mnie nazywać Wicher. I zaraz wam pokażę moją całą rodzinkę fryzów. On. Ona. I ta klaczka. I tak się prezentują wszystkie. Ten konik no jest piękny. I w serialu wystąpi prawdopodobnie jutro, bo dzisiaj serialu nie będzie i sorry, że nie było openingu, ale bardzo się spieszyłam i chciałam go szybko dotknąć, zobaczyć, bo wiecie jak to jest. No i tak. Więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Pa!